Hej, cześć, witam was bardzo serdecznie przy Etherlord 2 i ostatnio walczyliśmy tutaj w fortecy z różnymi synteckimi istotami. A może to ma pewnie, nie wiem, czy napełniałam tam. Okej, wszystko napełnione. Teraz już kleszcze nie mają tej mocy, to może spróbujemy jakoś tutaj inaczej zadziałać. Może spróbujemy właśnie na te kolce tutaj. Jakieś zatrucia. Chcemy też to. Pierwsze uderzenie. Nie chcę walczyć. Ja mogę tu jakieś istoty niszczyć, to może mi się to przydać. Raz, to może. Może nie. Uzupełnić skutecznie ten list skutecznie. Co może być? Tylko nie. Większe uzdrowienie sobie zabierzmy. Taki skiadek zyskuje. To samo innych. Może to jakąś stronę. Tak, co mi już mam. Nie, ja będę chciała walczyć. Ostań. Może zabiorę te modliszki. Tu też mam, one są dość drogie. Tylko ten jeden pani Eteru. Uczniący pył. Jeszcze coś innego zabierzmy. Miałem jakieś węże, to może jakiegoś jednego. Spróbujmy taką talię tutaj z nią zawalczyć. Epsilon 200. Troszkę niższy poziom, ale. Ma tam specjalizację spryt wojownika. Zobaczymy, czy to wojowników tam da sobie. Może dajmy więcej eteru. Mogę jeszcze tutaj użyć kolce. W sumie mogłam użyć, już ją tam coś raniło. To jak ja mam specjalizację wskrzeszenia umarłych, to nie dobrze. Mogę odnowienie sobie zabrać. Dobra. To tak. To zużyje 3 punkty. Może dajmy jej jeszcze zatrucie. Do ataku. Ale to już mam coś tam na zatrucie. Zbierać. Okej, okay, stworzyła sobie ścianę. Dobra, ten tam będzie powierać. Dobrze, i teraz muszę rzucić kolce, co? Kolce 3. Tu jest 2. Zostanie mi 5. Potem będę mieć 4. Plus 3 to 7. Chciałam coś za 7 punktów. Mam 2. To jest za 5. No ja to spróbujmy, tak? Jeszcze uderzenie. I niszczymy tutaj. Larnia. Atakuj. Dlaczego mnie jeszcze tam dwa uraniło coś? Tej ścianę. Okej, tam będzie ubierać tego. A, wiem dlaczego mnie traniło dwa, bo tamta ściana miała dwa punkty siły, dobra. Henu.
Oj! A wiem. Atakuj. Nieźle, nie boją się za samo? Okej. Okay. No idziemy łeb w łeb. 24-24. A, mogę cię zaatakować. Zrobię sobie... To jest lepsze, to jest 6x6, to jest 5. Wezmę tą. Okej. A, zabrakło mi tego punkta. Zapomniałam, że nie mam tyle eterów. Ranie. Okej, to jest 4. To jest 9. Przeżyję. Zapomniałam, że przecież nie mam tyle punktów eterów. Ach, ale dobra. Możesz zaatakować. A ty masz ratowanie? A, ja mam tutaj 5, dobra. Przeżyjesz jeszcze tam? No, jeszcze przeżyła. Dobrze, to ja tutaj użyję sobie leczenia. Nie użyjmy ataku, już się nie obronisz. No ciekawe, czy udało nam się wytworzyć sobie artefakt. O, mamy kolejne kolce. Sporo doświadczenia i nie udało się. Dlaczego? Ja uleczałam się w bieżącej turze. Może za mało? No nie wiem. Nie udało mi się tutaj, ale poszło w miarę okej. Ale mamy tutaj pełno zaklęć fajnych. Królowa kleszczy nawet jeszcze jest. Wytrzymałość rośnie. No dobrze, fajnie. No i obserwatorzy i czerpanie eteru. No dobra, to mi wystarczy. Jeszcze tutaj w ogóle. Żywotność. Przyjaźni istoty zyskują umiejętność regeneracji. No to weźmiemy jedno może. Oj, to znam. Szturm, czyli ratowanie i szał. I to jest 2 do końca bieżącej tury dla wszystkich. Fajne. Tu jeszcze obserwatorzy są. Niszczy skazane istoty, jeśli wytrzymałość jest niższa od liczby przyjaznych obserwatorów na polu bitwy. Nie dotyczy ścian. Czyli to ściany może zniszczyć? No to wytrzymałość, tak, nie? No dobrze, tutaj królowa obserwatorów. Ściany nie są w stanie zablokować ataków obserwatorów. Aha, czyli wystarczy jakbym jedną miała? No ale tutaj mam krąg monolitów. To może to zabiorę. Jedno. Jeszcze tą królową. Ona może atakować? Może, jest bardzo tania. Dobra, mamy fajnych zaklęć pełno. Tak jest spoko tam. Naładowałam, nie używałam żadnych tutaj w walce zaklęć takich. Tu już się pokonałam, to sobie mogę pozbierać sobie te zasoby. Okej. Świetnie. Mogę jeszcze coś dokupić, ale myślę, że mam wszystko, co mi potrzeba. Dobra. Jak to mam z tymi zaklęciami? Chyba mam modliszki, no nie wiem.
Może tam źle też jest napisane. Czy mi się to nie udało zrobić? Bo rzuciłam kolce. Muszę być aktywny. I rzucić jak największą listę zakręć. Może za mało rzuciłam tego. Zużyłam wszystkie punkty, co zużyłam. Nie korzystałam z żadnych zakręć uzdrowienia. Może za mało tam rzuciłam tych kierów. Może dajmy sobie więcej, bo teraz już mam więcej karopli. Z tego może. No dobra, spróbujmy jakoś tak. To nie wiem co będzie, ale... Jakiś majśny czerwiak szybko tutaj podbiegł do mnie. A właśnie, muszę zmienić sobie specjalizację. Dobra. Więc nie mogę dalej. Ile kosztuje? 4? Dlaczego takie drogie mi dało? Okej, używa przeciążenia. To świetnie, dostanie mi się. Nie tu cokolwiek będę mogła zrobić. Dobrze, to użyjmy tutaj. O nie! Żebyśmy mieli więcej eteru. Ja nie wiem, gdzie moje wszystkie te... poszły w to moje czerpanie eteru. Nie ma ani jednego, jak potrzeba. Zginę, zanim w ogóle to zdążę wyczarować. No teraz przyszły, ale to tak średnio. Larnia. No jak ja tu mam tutaj skorzystać, jak wszystkie te punkty eteru tu mogę skorzystać, ale... A, muszę mieć więcej tych w Polsce. To nic nie mogę zablokować w takim razie. Chociaż coś się tam zraniło, ale już sporo życia nie mam. Ja mogę tak zniszczyć regenerację. No i tak nie mam na regenerację. Chyba jakie wskowo, nie wiem. A jego to zraniło w ogóle coś? Nic to opłaka, bo teraz może uniknąć obrażeń powodowanych przez zaklęcie kolce eteru. Aha, to fajnie. Ale odzyskam trochę zdrowia. Wybrałam troszkę przeciwnika, który jest odporny na to zaklęcie, to tak trochę kiepsko. No dobra. Szybciej od tego zatrucia tam zginie. Kolejna modliszka. A, mogłam im dać ratowanie. No dobrze, zaatakuj. Najmniej jednego mniej. Opakowanie. Auć. A to już nie masz sporu? Nie mam w ogóle kolce eteru. No tak, bo jeszcze tu nie było ich. Dobra, to zostanie mi 7. Będę mieć 6, 10 punktów. To jest 8 i 2. Czy ja to przeżyję? No, może tak. Dobra, spróbuję. Leo
Nie wiem, czy był to dobry pomysł, ale mogę tutaj zginąć. Może tutaj zablokować tutaj. Teraz też wygląda lepiej. Muszę zaatakować też. Myślę, że opłacę się tutaj wziąć. O, to będzie koniec, to nie? Raczej artefakt nie powstanie, bo za mało tam czarowało. Larnia. Kurde, no to dobrze, teraz może coś zrobimy. O, ciernista opłoka mam. Fajnie. Dało mi się zdobyć odporność na ten eter. Kurde, eteru, no co, jak najbardziej. Używamy tego. Fajnie, oj, mam trzy nawet. Dobra, to bierzemy to wszystko. Mamy trzy. Bierzemy te. Zobaczymy, jak nasza specjalizacja tu będzie działać. Czy jest to jeszcze... To by mi się przydało. Pierwsze uderzenie. A, może to trucie tam. No to jest dość to drogie to. Może by mi się przydał jeszcze taki coś. Okej, tu jakiś niższy, to dobra, no z tej ochrony nie. Leczenie tak, te motyliszki zabierać. Może na przykład obserwatorów tutaj do obrony. I też są dość drogie tutaj. 8, 9. Możemy im dać regenerację. Wątkowa wytrzymałość, no, też może być. Jest tańszy. No dobrze, zobaczymy, jak ta katalia się tutaj sprawdzi. Jakieś eksperymenty. Dobrze, tak powstają czerwie. Ha, jeszcze jeden nędzny robak! Niedługo nauczy się przekształcać smoki, a wtedy nikt nie będzie mógł się ze mną równać. No proszę. Eileen, czy to naprawdę ty? Jesteś jedyną osobą w całym lesie, która może zrozumieć, dlaczego przyłączyłem się do syntetów. Ależ ty się zmieniłaś. To nie, już ten poziom. Nie bardziej niż ty, podstępny zdrajco. Kiedyś byłeś godnym wojownikiem, a teraz sługus syntetów. To tylko pozory. Wykorzystuję rdzawek dla własnych celów. Poznałem tajemnicę przekształcania eteru i wybrałem stronę, która zawładnie światem, gdy zabraknie w nim i życia, i syntezy. A ty? Boisz się jak małe dziecko za każdym razem, gdy starsi postraszą cię bajeczką o potworach. Gdzież się podziała twoja potęga lasu? No, zobaczymy. Spójrz mi w oczy, Flon. Jestem ustami starszych, potęgą lasu i orędownikiem twojego upadku. Myślisz, Eileen? Poziom 12. Oj, spojrzenie obserwatora. Czy będzie obserwatorami walczyć. Ale to ja coś sobie jeszcze pobieram. Widzę klucz. Jeszcze jakaś specjalizacja może mi się przydać. Świec życia. To jest świec życia. Bohater może otrzymać dwukrotnie więcej punktów życia w wyniku działania zaklęcia duchowa sieć. Bardzo fajnie, ale ja chciałabym tutaj podziałać coś z tymi cierniami, kolcami.
i w końcu zrobić sobie jakiś artefakt. Pobieram sobie jeszcze tutaj. Okej, i tam miałam jeszcze jakąś kapliczkę, to może sobie skorzystam z niej. Już nie widzę więcej przeciwników. Może skorzystam właśnie z tej dodatkowej pomocy tutaj. Następnej walce magiczna aura. I co mi to daje? Wszystkie potwory z tej samej frakcji, np. syntetów lub kinetów w promieniu 4 pól od bohatera zostaną dodane do jego podwładnych na początku najbliższej walki. Okej. Możemy tam iść. Teraz z powrotem. Tutaj jest walka. Z murami chcesz walczyć, Aileen? Dobra, ja sobie tutaj szybko zapiszę, żeby mi tu coś nie zepsuło, bo czasami się kratuje i wyrzuca. Okej, mamy zapisane. No spróbujemy takim układem, jak tu mamy. A właśnie, a mam tu cierniową opokę, to nie? Tak. No to spróbujemy. Okej, dostaliśmy pomoc węży, widzę. Dobra, to wrzucimy to. Larnia! Tutaj kolce eteru, także już będzie nas ranić, ale jak na razie to nie. Zobaczymy, jak moja specjalizacja zadziała. Okej, on też ma tutaj swoje jednostki. No tak, ale przydałoby mi się coś chyba więcej niż tylko te. Dobra, poślemy to tutaj do ataku. A dlaczego nie zabiera aż tyle? Dziwne. Tylko aż zabrało im 4. Okej, teraz to zabrało normalnie. Ten zabrało 4. To coś to się tak było chyba. No dobra, ja już mam tam te ciernie. Ile ja tu mogę użyć? To zużyje mi 3 punkty. Zostaną mi 2. Troszkę mam. No dobra, weźmy jeszcze te. Specjalizacja zadziałała. Okej. Mogę obserwatora sobie zrobić. Dopiero 1. Będę mieć 5 kosztuje obserwator, czyli musiałbym użyć tego. Okej, zobaczmy, czy możemy jeszcze coś więcej. Możemy wrócić za 3. Zabiorę 1. Zabiorę tutaj 1. Będę mieć 4-8. Prawie. O nie! O proszę, jak działa. Bo już nie zadziałało. Po 1. No dobrze. Jeśli nie będziesz czarować, to... No, ja tutaj nie mogę jej zablokować, ale poczekam na jakieś moje czary. Jak na razie może mnie tutaj zranić. No, on się boi czarować. A ja tu mogę użyć i to będzie 7. No to wystarczy mi.
proszę bardzo, jakie mamy szczęście. Nie, no nic tam rozpraszać nie, nie muszę na razie. Okej, okay, i mogę zblokować. Żeby sobie weźmieć mi coś regeneracji, co? No dobra, ale. Dobra, to może jeszcze poczekam, może jeszcze jakiś obserwator przyjdzie. O, mam regenerację, dobra. To świetnie. Mam regenerację i on ma regenerację. On w ogóle nic nie czaruje, boję się w ogóle cokolwiek rzucić. No pewnie by zginął. No i będziemy tak się ranić tutaj w sumie chyba. Żeby ten pół mi tam zabrało, ale ja mu też. Okej. Okay. Po jednym będziemy dostawać. No dobrze, tutaj mogę sobie... więcej eteru zrobić. Wiesz co, jak i tak blokuje, to ty możesz tam iść. A wystarczy, że zablokuję jednym. Oj, proszę. I tutaj działa pięknie specjalizacja. Także postawienie na szczęście mi tutaj bardzo pomogło. Też właśnie, że dostałam tą specjalizację. Też mi na pewno dużo daje. I co? Nic nie będziesz czarować. Strach przed kolcami. Dobra. Ja tu mam zabezpieczenie w postaci leczenia. Ale specjalizacja działa, także... No, ubieram mu tutaj. Okej. Okay. Ja bym mogła to zużyć, ten cały eter. No nie chciałabym raczej, bo mam tutaj odporność. Ale zobaczmy, policzmy to. A zabierze mi 1, będę mieć 12, będzie 16. 16. I tu mam 8, i tu mam 9. No to troszkę... to mało. Znaczy, jak na razie nic nie robimy. I to nic nie będziesz czarować. Jaki piękny blok. I tutaj się nic nie dzieje. Przeciwnikiem. O, mogę cię zniszczyć, tak? Zobaczymy, czy to działa na taką z regeneracją. Larnia. Działa, okej, to fajnie. Ale to... Aha, tak. Jeden punkt obrażeń, no dobra. No, musiałabym to dobrze policzyć, ale nie mam już to zniszczyć, mogłabym swoją zniszczyć. Ale dobra, mam 8 punktów. Zabiorę ją, to będę mieć 11. Nie, to nie. Możecie atakować. Tutaj zrobiliśmy cierniową, kolcową blokadę. Palisadę. O, możecie zaatakować. No dobrze. Mogę zrobić to. Użyję 8. Ile mi potrzeba, żebym miała? Tutaj zabiorę 1, to będę mieć 13, 16 punktów. 15. Jak użyję tego, to będę mieć punktów. O, 17, tak? Czyli tyle, ile mi tu było potrzeba. No dobrze, to zróbmy tak. Może nie zginę. Ciekawe, że zabiera mi 2 punkty. Teraz 9.
Ale uczenia użyłam, także ta runda to nie powinna się liczyć chyba, ale zobaczymy. Zobaczymy, czy uda mi się stworzyć artefakt. A, no dobrze. Wygląda na to, że nie przeżyję już tutaj, także atakujcie, zobaczymy, czy mamy coś, czy nie. Zablokowaliśmy tutaj kompletnie. Dobrze mi się artefakt, to nie? Ło, ale punktów. Udało mi się. Różka plonów eteru. Uhu. I mam ładunki 4, tura aktywacji 2 i przerwa między użyciami 3. Aha. Dobra, ja nie mam mistrza artefaktów. Ale fajnie, udało mi się zrobić tutaj na tym przeciwniku. Spoko, fajna walka. Nic nie mógł zrobić. Klucz dochodzącej grozy. O tak, to nasz ostatni przeciwnik kampanii Vitalów. Tu już nie ma nic. Dobra, aż sobie zapiszę. Okej, została nam jeszcze ostatnia walka tutaj z chodzącą grozą, jak mówi nam klucz. A więc to jest ta tajemnica skrywana w sercu fortecy. No tak. Świeże mięsko. Jeszcze gada. No widzicie, ma wyższy poziom, ale no zobaczymy, jak nam to pójdzie. Okej, mamy kolce. A to myślę, mogę sobie już tutaj rzucić. Może zrobimy sobie jeszcze jeden artefakt. No coś tam cię uraniło, co? Ale zablokowałeś sobie... specjalizacją, co? Dobrze, to będę mieć 7, to kosztuje 4. Dobra, na razie mnie to nie będzie atakował, to... Dziwne. Zadziałała specjalizacja, ale i tak mnie coś tu uraniło. Trochę dziwne. Okej, to teraz jak najbardziej nam potrzeba, to my tu mamy w ogóle stalowy ochwyciec i regeneracja i niewrażliwość na zaklęcie i umiejętności, czyli co, nie mogę cię zniszczyć? A, ciebie? To, to już mogę. Dobra. To spróbujmy coś tutaj porobić, policzyć właściwie. Będziemy mieć 8. Osiem. 7. 11. Może użyję tego. Tego. Larnia. Będę mieć 10 wtedy. Tak, i użyjemy tego. Obserwatora. Który już ma regenerację, to super. A tam to już mi nie starczy, tak. Tutaj pozbędziemy się ściany. Dobrze. A, tylko że ja potrzebuję mieć punkty na regenerację. Fajnie. No to tyle. Muszę pamiętać, żeby zostawić sobie 2 punkty.
Za 5 mogę to zrobić. To zróbmy. Okej. Dobra, jak na razie tyle. Teraz już będę mogła zablokować, bo już mam eter. Sporo tych ścian tam tworzę, ale tutaj zablokuję, chyba nie masz tratowania z mnie. Ciekawe, że mnie to rani o jeden. Mogłabym kolejnego obserwatora, ale może lepiej kolce, żeby miała na regenerację. No nie wiem, dlaczego pewnie tu uraniło dwa. Blokujemy. Kolejne kolce, no dobra. To już nie zraniło. Dobra, może sama się wykończyć. O, czy mi to działa? Pomyślałam, że to będzie tylko na jedną walkę. Okej, mi to działało, ale chyba nie do wszystkiego. Jeden. Zwiększmy sobie. Patrzmy eteru, żeby to jakoś szybciej. Jak na razie kiepsko na tym wychodzę w najtopiej wymianie. Ale bronię się specjalizacją. Czy to dajesz wytrzymałości? Nie. Ściany nie są w stanie zablokować ataków obserwatorów. No dobrze. To tak już działa, co? No to możesz zaatakować, on to też ma? Nie ma. To zaatakuj. Już nie mogą. Także działa. To ma jakieś specjalne umiejętności, raczej nie. I mamy krople. To ile to będzie? 7. 16. Ja to wyjśniemy. 1, 9, 17, nie? Nie, 16. No dobra. O nie! Już tutaj nie zadziałało to dobrze. Dobra, weźmiemy jeszcze to. No mimo wszystko potrzebujemy coś na regenerację dla naszych, tutaj... Ała. Porków. To ty możesz tutaj... No ty też masz tam regenerację, ale... No dobrze, zadasz mu 6. Niego. No widzicie, coś go tam zraniło. W końcu. Nie muszę to, możesz tutaj atakować. Coś mogłam zniszczyć, ale tylko 3. Czy ja mogę coś w ogóle zniszczyć? Jest niższe od przyjaznej, ale tego nie. To kogo niby chce zniszczyć? Swojego? Nie, no to swojego nie chce niszczyć. Dobrze. I co, już nie chcesz czarować, to? Ja tutaj pięknie wygram za chwilę. A te ściany mi tam wcale nie przeszkadzają.
O, mam kolejne kolce, to możemy tutaj coś porobić, ale chyba nie chcę za bardzo tutaj. No, chociaż możemy coś jeszcze pokombinować. Nie mogę używać leczenia i to wykorzystamy 3. 3, 4, 7. To nie bardzo mam jak to wykorzystać. Ale możemy za zabezpieczenia. Okej, to bym to zraniło, dobra. Tutaj ty mnie atakuje, żeby mnie ty mnie zaatakował. Mojego zniszczyć nie mogę, bo tutaj na niego nie działa. To myślę, że teraz już mogę, ale on ma coś tam. Aha, to może zostawię dla bezpieczeństwa. Mam tutaj 17, co? Teraz będzie 16, 19, 15. Niestety nie uzyskam tyle. Dobra. Tak, to już jest ostatnia nasza walka w tej kampanii. Także nie ma co się tam przejmować, czy artefakt będzie, czy nie. To jego konie to nie zadziała specjalizacja. Pięknie. Hej, no! Nie ma nic. Ale doświadczenie. O! Różdżka plonów eteru. I wyszła nam tutaj taka złodzieja eteru. No super, świetnie. Ale już jej nie wykorzystamy. Troszkę za późno myślę do tworzenia artefaktów. Tutaj dodali. Twoje zwycięstwo ocaliło życie wielu dzielnym wojownikom. Chwała ci, Aileen. No nie ma sprawy. Fajnie było. Drzewo jest silne, bo rośnie w lesie, siostro. Tak. Kolejne pomyślne wieści, siostro. Nieprzyjaciel wycofuje się w popłochu. Doszczętnie rozbiliśmy go na wszystkich frontach. To świetnie. Drzewo jest silne, bo rośnie w lesie, bracie. No, oczywiście nie zrobiliśmy tego sami. Mieliśmy pełno z naszych zwierzaczków do pomocy. Także Aileen tutaj z pomocą swoich istot wygrała. Niezliczone pokolenia będą opiewać twe czyny, Aileen. Chyba tylko Kiara, która pokonała straszliwą diamantę, mogłaby się z tobą równać. Okej, być może jakieś nawiązanie do pierwszej części Etherlordsów. No ja nie miałam przyjemności grać w pierwszą część. Kim była ta diamanta? A coś tam wiemy o tym, spotkaliśmy ją przynajmniej. Bohaterką z zamierzchłych czasów, mieszańcem ras, syntetów i kinetów. Diamanda, odziana w swą skrzydlatą zbroję, siała popłoch wśród leśnych wojowników, póki na jej drodze nie stanęła Kiara. Okej, teraz będzie wielka Aileen. Dziwne. Diamanda jakoby nie żyje, a przecież zwiadowca syntetów, którego spotkałam przy źródle życia, znakomicie pasuje do tego opisu. Świat Eteru skrywa niejedną tajemnicę, Aileen. Wielu z nich nigdy nie poznamy. No, wy może nie, ale... Użyj teleportu, aby kontynuować swą podróż. Pamiętaj, że bramy naszego miasta zawsze stoją przed tobą otworem. No, jasne, dzięki. No teraz to już... Koniec, tutaj widzicie, wszyscy przyszli nam pogratulować. A już wszyscy powiedzieli, co mieli powiedzieć. Także ja sobie jeszcze zapiszę tutaj. Okej, zapisane. Także to będzie wszystko w kampanii Vitalu.
Mam nadzieję, że wam się podobała, a w następnym odcinku... Jestem gotowa, by wyruszyć na poszukiwanie nowych przygód? A może powinnam najpierw dokładniej zbadać te okolice? No, Eileen, już nie mamy po co, to już jest koniec, także nieważne, co teraz znajdziemy i tak już nie wykorzystamy. Także przechodzimy do kolejnej misji, której właściwie nie ma. A teraz będziemy grać frakcją syntetów. Ale pocieszmy się na chwilę swoim zwycięstwem. Aby w następnym odcinku grać bohaterem syntetów. Zaczynamy znowu od pierwszego poziomu. No ale syntety to bardzo fajna frakcja, także zobaczymy, jak nam nimi pójdzie. Także to wszystko w tym odcinku.